Okej, jesteśmy live. Więc tak jak obiecywaliśmy tydzień temu, nagrywamy właśnie sesję Basi Chrzcińskiej o Aspect Oriented Programming. To ja przekazuję głos dla Basi i będę już cicho. Także Basi, może zaczynać. Dzięki. Witam wszystkich. Opowiem wam dzisiaj o programowaniu zorientowanym aspektowo, tak jak ładnie zostało to wprowadzone po angielsku. Moja prezentacja będzie po angielsku, w sensie slajdy, natomiast ja będę mówić po polsku, wtrącając trochę anglojęzycznych słów, gdyż nie ma zbyt dobrych odpowiedników w tej kwestii, w tej dziedzinie, jeśli chodzi o język polski. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Więc opowiem wam, jak aspekty mogą pomóc nam w uporządkowaniu naszego kodu. Ale najpierw, kim ja jestem? No jestem przede wszystkim programistką, trochę architektem. Bardzo lubię łączyć te dwie role. Uważam, że właściwie jedna bez drugiej nie powinna istnieć, ale fajnie sobie na slajdach napisać, że się jest architektem programowania. Prowadzę, a właściwie prowadziłam do niedawna zajęcia na AGH. Mam jeszcze troszeczkę teraz takich, które prowadzę zdalnie. Byłam chwilę menadżerem. Wiem, pewnie parę osób powie, że mi bardzo przykro z tego powodu, no ale ja uważam, że to było bardzo fajne doświadczenie. Bywam coachem, prowadzę szkolenia i możecie zobaczyć tutaj mój handler z Twittera. Jeżeli macie jakiś feedback, ja bardzo chętnie usłyszę to na przykład dzięki Twitterowi. O czym będę dzisiaj mówić? Przede wszystkim wprowadzę pojęcie aspektów. Jeżeli ktoś już wie, czym są aspekty, umie je stosować, to bardzo przepraszam. Tu będą właściwie podstawy tego programowania aspektowego. Natomiast postaram się pokazać wam rzeczy, które nie do końca są podstawowe. To znaczy, nie są to przykłady aspektów, które zwykle są podawane jako podstawowe aspekty. Przynajmniej się postaram. Pokażę wam jedno demo, w jaki sposób można zrefaktorować nasz kod używając aspektów. Jest to konferencja dotnetowa, więc jeżeli robicie na przykład aplikacje webowe, to pokażę wam, że najprawdopodobniej już aspektów używacie. Być może nie zdając sobie z tego sprawy, a być może zdajecie sobie sprawę. Pokażę wam drugie demo, pokazujące dwa aspekty, które zauważyłam kiedyś w produkcyjnym kodzie. Nie będzie to, co pokażę, nie będzie to produkcyjny kod, w sensie nie przepisałam go z tamtego systemu i nie pokażę go wam dzisiaj, natomiast sam koncept i to, jak działają te aspekty, będą jak najbardziej wzięte z produkcyjnego kodu. Na koniec zostawiłam testowanie aspektów, gdyż jest to taki aspekt aspektów, o który zawsze pytają ludzie i myślę, że warto zdawać sobie sprawę, jak to robić, czy to robić, kiedy to robić. Pytania i odpowiedzi będą trudne w tym w tej formie, natomiast no, być może zrobimy to jakoś zdalnie, nie wiem, to pewnie jeszcze jakoś w szczegółach sobie się zorientujemy. Więc troszeczkę historii. Wszystko zaczęło się w 1997 roku w Xerox PARC, w laboratorium Xerox PARC i zaczął to wszystko pan Gregor Cicales. Nie jestem pewna, czy dobrze czytam jego nazwisko, ale brzmi to tak troszeczkę słowiańsko, więc dlatego w ten sposób to czytam. W Xerox PARC, jak pewnie wiele osób wie, powstało wiele rzeczy związanych z IT. Na przykład wymyślono tam user interface, interfejs użytkownika. No i tutaj panowie natrafili na jakiś taki problem w ich kodzie, którego nie mogli rozwiązać za pomocą programowania zorientowanego obiektowo. No i zauważyli pewną klasę problemów, które nie mogą zostać rozwiązane w ten sposób. No i stwierdzili, że takie właśnie aspekty, które zauważyli, klasę tych problemów, mogą zaenkapsulować, wrzucić do tak zwanych cross-cutting concerns. No i wtedy mogą te problemy być reużyte, ponownie użyte i napisali na ten temat white paper. I tak to się wszystko zaczęło. Więc pojęcia aspekty i cross-cutting concerns zostały wymyślone właśnie w Xerox PARC. No ale co to są te cross-cutting concerns?
No to są takie kawałki kodu, które rozsmarowujemy bardzo często w naszym kodzie. I nie chodzi tu tylko o warstwy. Przykładem takim książkowym, którego ja nie lubię, bo nikt tego w ten sposób, czyli dzięki aspektom nie robi tak naprawdę w produkcyjnym kodzie, jest logowanie. Dlaczego nie lubię? Dlatego, że właśnie nikt tego tak w ten sposób nie robi i nie powinien robić. Natomiast dlaczego mówię jednak o tym logowaniu? Dlatego, że jest to bardzo prosty przykład i można dzięki niemu bardzo łatwo wytłumaczyć, czym aspekty są. No więc wyobraźmy sobie, że mamy właśnie takie logowanie każdej naszej metody, ponieważ chcemy się uchronić przed powiedzmy oskarżeniami, że coś nie działa w ten sposób, w jaki powinno działać, więc chcemy sobie zalogować początek i koniec każdej metody. I to jest taki aspekt, który jest nie dość, że użyty w każdej z naszych warstw, to jeszcze w każdej naszej metodzie, w każdej klasie. I wyobraźmy sobie, że używamy jakiejś biblioteki do logowania w tych naszych metodach i nagle pada propozycja, że jednak zmieniamy tę bibliotekę. Zmieniamy bibliotekę i mamy całe mnóstwo kodu, który musimy przepisać. No ale wracając do cross-cutting concerns, to jest właśnie taki kod, który jest ciężki do przede wszystkim napisania i modyfikowania, tak jak już wspomniałam o tym logowaniu i tak jak wspomniałam o tym, że trzeba by to zmienić. Ale jeśli chodzi o mnie, jeśli chodzi o jakieś takie moje wewnętrzne przekonania, to wrzucanie logowania do jakiejkolwiek metody, która ma coś robić, jest łamaniem Single Responsibility Principle. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest Single Responsibility Principle, to ja tak w skrócie powiem, że jest to zasada, która mówi, że klasa powinna mieć jedną i tylko jedną odpowiedzialność. Jeżeli wrzucimy do naszej klasy jakiegoś logera na przykład, to momentalnie łamiemy tę zasadę. Nie mówiąc o tym, że jeżeli będziemy logować początek i koniec metody w naszej metodzie, to nasza metoda robi już dwie rzeczy, jeśli nie robi ich więcej. Takimi przykładami właśnie cross-cutting concerns jest, no tak już wspomniałam, logowanie, ale na przykład walidacja. Walidacja może się pojawić w każdej z naszych warstw. Sprawdzamy, czy użytkownik dobrze wpisał jakiś tekst w formularzu webowym, ale także na przykład sprawdzamy, czy parametry naszej metody są właściwe. Takie programowanie defensywne. Persystencja. To się bardzo często pojawia w tak zwanym active record. Moim zdaniem active record łamie single responsibility principle. Jeżeli cache'ujemy nasze dane, to bardzo często w naszych metodach pojawiają się dwie rzeczy. Właściwie cache'owanie, no i to, co nasza metoda robi. Synchronizacja. Bardzo często, jeżeli używamy wątków, jeżeli chcemy zsynchronizować nasz kod, to zajmujemy się dwiema rzeczami przynajmniej, czyli wątkami i tym, co robi nasza metoda. Transakcje. Jeżeli mamy jakąś logikę biznesową i chcemy objąć ją w transakcję, to znów nasz kod robi przynajmniej dwie rzeczy. Jeżeli łapiemy wyjątki, znowu, jeżeli zajmujemy się autentykacją czy autoryzacją. No ale tak naprawdę czym są te aspekty? Po pierwsze, chcemy ich użyć właśnie po to, żeby te cross-cutting concern, czyli te nasze kawałki funkcjonalności, które są użyte w całym naszym kodzie, w jakiś sposób ogarnąć. No i wprowadza się tutaj takie pojęcie advice, czyli to, co tak naprawdę jest tym, co nasz aspekt robi, tym, co nasz cross-cutting concern robi. W przypadku logowania będzie to kod, który loguje. W przypadku transakcji będzie to kod, który obejmuje coś w transakcji. W przypadku wyjątków będzie to jakiś try i catch. No i jak my tutaj, mając ten nasz advice, wrzucimy go do naszego kodu. Jeżeli sobie zobaczycie, teraz spróbuję to pokazać na tym moim slajdzie, jeżeli ta nasza strzałka tutaj, to jest nasza metoda, czyli to, co robi nasz program, a my chcemy wrzucić na przykład na początek i koniec metody logowanie,
to wybieramy sobie, powiedzmy, ten punkt, kiedy zaczyna się metoda i ten punkt, kiedy kończy się metoda. I te punkty, w którym wstawiamy ten nasz advice, czy tak naprawdę nasz aspekt, czy nasz cross-cutting concern, to są tak zwane point cut. No, znowu używam angielskich słów. Zbiór takich point cutów nazywa się joint points. No i teraz pytanie, jak my to wstawiamy? Jak bierzemy tego advice'a i wstawiamy go w tę naszą metodę? No i właśnie tutaj pojawia się coś, czego zwykle właśnie ludzie, którzy nie lubią aspektów, no nie, że się boją, ale czego nie lubią. Czyli pojawiają się jakieś tule, które biorą nasz advice, które biorą nasz kod i pojawia się weaving, czyli jakieś takie zszywanie jednego kodu z drugim. W jaki sposób to się dzieje? No są takie, są dwie metody. Jest takie narzędzie PostSharp, jest takie narzędzie jak Foddy Weaver, które robią to w trakcie kompilacji, czyli biorą jeden kod i drugi i produkują zwykły kod. Taki, że jeżeli zrobimy deassembly tego kodu, to nie dostaniemy naszego kodu, dostaniemy coś, co już jest połączone, czyli na przykład dostaniemy tego loggera w środku naszej metody. Drugim sposobem jest to, co ja teraz tutaj Wam pokazuję na tym slajdzie, przez Dynamic Proxy. Zwykle, przynajmniej jeśli chodzi o tule, które istnieją w tym momencie, możemy to osiągnąć za pomocą kontenerów. Wydaje się nam, że rozmawiamy z naszą docelową klasą, natomiast kontener opakowuje tę klasę w proxy i tak naprawdę działa na tym obiekcie proxy, ale z naszego punktu widzenia my rozmawiamy tylko z naszą klasą. Jakie mamy typy tych advice'ów? No tak jak już wspominałam, możemy na przykład, no najłatwiej jest powiedzieć, że robimy coś na początku albo na końcu. Możemy też stwierdzić, że wstrzykujemy nasz aspekt wtedy, gdy wystąpi wyjątek. Możemy powiedzieć, że wstrzykujemy nasz aspekt wtedy, gdy wszystko się powiedzie. Albo po prostu bierzemy naszą metodę i używamy jej w środku tego naszego aspektu. Pokażę to Wam na przykładach za chwilkę na moim demo. Jakie mamy benefity tego programowania aspektowego? Może za chwilkę. Pokażę Wam najpierw aplikację, którą specjalnie dla Was zrobiłam na potrzeby tej prezentacji. Powiedzmy sobie, że mamy jakąś stronę z grami. Mamy stronę z grami, mamy tutaj wybór tych gier, listę. Możemy się subskrybować, zapomniałam polskiego słowa, możemy się subskrybować na, powiedzmy, na tydzień, chcemy sobie pograć w jakąś grę. Gry dzielą się na premium i zwykłe. Premium są oczywiście droższe, zwykłe są tańsze, no to spróbujemy się zasubskrybować. Ta gra kosztuje 15 euro na tydzień, zapłaćmy sobie te 15 euro, jak widać, dostaliśmy tę grę. No i system działa w ten sposób, że gdy zapłacimy za grę, to dostajemy jakieś punkty. Jak sobie wejdę na stronę mojego konta, to widzę, że dostałem 14 punktów. Jeżeli się zasubskrybuję zwykłą grę, która jest tańsza, kosztuje już 10 euro, to mam tylko 7 punktów więcej. Czyli dostaję 7 punktów za zwykłą grę, 14 za grę premium. I teraz, co ja mogę zrobić z tymi punktami? Mogę je wydać i zasubskrybować się na grę, nie używając pieniędzy, tylko używając moich punktów, ale muszę mieć tych punktów 37, więc jeszcze kupię parę gier. 35, nie 37. Mam 35 punktów i zobaczmy, czy ja w tym momencie mogę się zasubskrybować na grę. Nie mogę się zasubskrybować na grę typu premium, bo ona potrzebuje więcej punktów, natomiast zwykłą grę mam już opcję, żeby zapłacić za pomocą punktów, zapłacę sobie za pomocą punktów. Cudownie.
straciłam już swoje punkty, więc już nie mam takiej możliwości, a jak wejdę sobie na właściwości mojego konta, to mam już 0 punktów, ponieważ zużyłam już moich 35 punktów. No i teraz pokażę Wam, w jaki sposób można użyć aspektów, żeby zrobić parę rzeczy w tej aplikacji. Ale wracając na chwilkę do prezentacji, to jeszcze powiem Wam o benefitach AOP. Postaram się Wam za chwilkę pokazać, że kod może być czystszy przy użyciu AOP. Przede wszystkim, oprócz tego, znaczy to, że jest czystszy, oznacza to, że nie wrzucamy całego tego kodu aspektów do każdej z naszych metod, tylko trzymamy go w jednym miejscu, w tym naszym advice'ie i wstrzykujemy w razie potrzeby. Więc nie powtarzamy naszego kodu wszędzie, gdzie go potrzebujemy. Tylko tam, gdzie chcemy wskazać, że powinien być użyty. No i oczywiście mamy lepszą enkapsulację i nie łamiemy Single Responsibility Principle, tylko trzymamy kod logowania transakcji, wyjątków w swoich własnych klasach, a na przykład naszą logikę biznesową w osobnych klasach i w osobnych metodach. No to czas na demo. Jak już Wam wspominałam i pokazywałam, jeszcze tutaj sobie wyłączę wypakowanie w tym momencie. Jak już Wam wspominałam, cała aplikacja polega na tym, że mamy gry, możemy się na nie subskrybować, ale później możemy za pomocą punktów kupić naszą grę. No i to jest właśnie klasa i metoda, która taką usługę dla naszego systemu może zrobić. Czyli dostajemy jakiś invoice, dostajemy liczbę dni, nad które się chcemy subskrybować. I zwykle tutaj jest przekazywane 7, ale to tak jakby, nie jakby, dla uproszczenia naszej aplikacji. Ustawiamy sobie, że gra jest kupiona i ustawiamy odpowiednią ilość punktów. Jeżeli gra jest typu premium, to jest 8 punktów, jeżeli gra jest typu jest zwykła, to jest 5 punktów, mnożymy razy liczbę dni, czyli razy 7, stąd wiedziałam, że musimy mieć 35 punktów, żeby kupić naszą grę. No i odejmujemy tę liczbę punktów od ilości punktów użytkownika, bo akurat mamy użytkownika w naszym invoice. No i teraz wyobraźmy sobie, że my chcemy sprawdzić, czy przypadkiem nasz invoice nie jest nulem, czy przypadkiem ktoś tutaj nie zrobił czegoś głupiego. No i teraz, jeżeli invoice jest nulem, no to chcemy wyrzucić jakiś wyjątek. Właściwie to będzie wyrzucony wyjątek, jeżeli się tutaj dobierzemy do tego invoice'a, no ale, tak powiem, to jest na potrzeby prezentacji, więc wyrzucamy wyjątek. Argument null exception. Invoice. I chcemy się uchronić przed sytuacją, gdy ktoś poda złą liczbę dni, więc chcemy, żeby liczba dni była większa od zera. Jeżeli ona będzie równa 0, to też nie chcemy takiej sytuacji, prawda? Bo chcemy, żeby ktoś się subskrybował przynajmniej na jeden dzień. No i wtedy, nie, wyrzucimy argument exception. OK. No to mamy programowanie defensywne załatwione. Ale pojawia się jeden problem. Nasza metoda w tym momencie robi już dwie rzeczy. No ale powiedzmy sobie, to nie jest aż takie straszne, no jednak ta walidacja tych parametrów to, no powiedzmy, że przeżyjemy. Ale chcielibyśmy oprócz tego jednak logować początek i koniec metody. Więc ja na potrzeby prezentacji stworzyłam sobie i login service. Mamy login service, możemy sobie go użyć do zalogowania początku metody. I będzie start. Możemy sobie zalogować koniec metody. Niech tu będzie end. No, użyjemy sobie może nazwy tej metody. Zrobimy start.
Begin, end. Started, ended. No i teraz, ile rzeczy robi nasza metoda? 3. No ale to jest w sumie logika biznesowa. Przydałoby się tutaj jednak objąć to transakcją. Jeżeli sobie żyjemy w takiej najprostszej transaction scope. Obejmiemy nasz kod transakcją. No i co, jak się transakcja nie powiedzie, musimy wziąć nasz scope jeszcze complete. Jak się nie powiedzie, no to przydałoby się wyrzucić jakiś wyjątek. Rzućmy sobie try catch. To, gdy się pojawi wyjątek. Możemy w tym momencie użyć naszego logera i zalogować naszą, nie wiem, powiedzmy message. No i nasza piękna, pięciolinijkowa metoda stała się teraz metodą, która się nie mieści na ekranie, a co gorsza, robi 5 rzeczy. Pokażę Wam, co może robić taka metoda, bo mam tutaj gotowy kod. To jest to samo, co było, tyle że nasza metoda jest gdzieś tutaj. I opowiem Wam, co dodaliśmy. Dodaliśmy programowanie defensywne, sprawdzanie, czy nasze parametry są właściwe. Dodaliśmy logowanie początku metody i końca metody. Dodaliśmy ogólne exception handling, czyli gdy pojawi się jakikolwiek wyjątek, żeby był try i catch, no i już tam w tym wypadku logujemy, ale nieważne, handlujemy ten wyjątek. Dodałam transakcję, na dodatek dodałam próbę trzykrotną robienia tej transakcji, bo może się ona nie powieść, jeżeli się nie powiedzie 3 razy, to dopiero wtedy ona powinna być zrollbackowana. Akurat w tym wypadku nie musi być zrollbackowana, bo tak działa transaction scope, ale próbujemy tylko 3 razy. Jeżeli się nie uda 3 razy, wrzucamy wyjątek, który zostanie złapany przez nasz ogólny system łapania wyjątków. No i teraz, jak widzicie, to wygląda bardzo brzydko. No i jak można to doprowadzić do jakiegoś stanu używalności? Ano dzięki aspektom. Jeżeli popatrzcie na ten kod, to jest ten kod, który był na początku. Nazwałam tę metodę Clean Redemption Service. I właśnie tej metody używam. Jeżeli wrzucę tutaj breakpointa i uruchomię naszą aplikację jeszcze raz, to nasza aplikacja właśnie tutaj wejdzie. Natomiast pokażę Wam w outputcie, że na przykład logowanie działało. Tu jest subscribe started completed, tu jest redeem started, redeem completed. Jak to się stało, że jednak to logowanie zadziałało, kiedy my nie mamy tego kodu tutaj? No właśnie dzięki aspektom. I jeżeli teraz po prostu pokażę Wam ten kod, tylko że w innej klasie. Zauważcie, że tutaj jest programowanie defensywne, tutaj jest logowanie, tutaj jest exception handling. No, zacznijmy od tego nieszczęsnego logowania. Logging aspekt. Jeżeli sobie popatrzycie, to jest to metoda, która używa dokładnie tego samego kodu, który jest tutaj i tutaj. Używa nazwy metody, czyli możemy jej użyć do jakiejkolwiek metody chcemy. I tutaj jest taka troszeczkę magia. Skąd ta magia? Ano stąd, że nasz aspekt implementuje iInterceptor. Co robi iInterceptor? Implementuje tylko jedną metodę intercept i przekazuje obiekt iInvocation do tej metody. I to iInvocation to jest tak naprawdę no może nie pointer do naszej metody, ale prawie że. Mamy tutaj nasz iInvocation, mamy dostęp do metody i na przykład do jej nazwy.
możemy też tę metodę uruchomić. Możemy ją uruchomić dwa razy. Możemy jej wcale nigdy nie uruchomić. No dobrze, mamy aspekt logowania, mamy nasz kod. Gdzie dzieje się ta magia, że to logowanie jest jednak wstrzyknięte do tego naszego kodu? Ano dzieje się gdzieś poza tym. Dlaczego wolę, by to się działo gdzieś poza tym? Dlatego, że w ten sposób właśnie zostaje, w ten sposób właśnie nasze niefunkcjonalne wymagania są budowane. Zwykle, gdy mamy jakiś system i mówimy o niefunkcjonalnych wymaganiach, takich jak właśnie logowanie metod, to opisujemy to właśnie w ten sposób. Proszę mi zalogować wszystkie metody. Ja właśnie robię to tutaj. Jeżeli zobaczycie tę linijkę, to jest właśnie mówienie. Zaloguj mi wszystkie metody tej klasy. Jak to jest robione wewnętrznie? No ja tutaj używam akurat kontenera autofaka z wtyczką Castle Windsor. Wtyczka Castle Windsor pozwala nam właśnie na budowanie interceptorów. Ta część, która jest tutaj, to jest nic innego jak zwykłe wstrzykiwanie zależności, a właściwie rejestrowanie typu, czyli nie potrzebuję wtedy wtyczki Castle Windsor, to jest zwykły autofact, rejestruje typ Clean Redemption Service jako iRedemption Service. Co się dzieje później? Mówię kontenerowi, żeby pozwolił na wstrzykiwanie interceptorów i mówię, jakie interceptory powinien wstrzyknąć. Tutaj mamy akurat ich 4. Czyli razem z tym, co robiła nasza klasa, nasze Dirty Redemption Service robi 5 rzeczy. No i jeżeli pójdziemy do definicji tych naszych aspektów, na przykład do Defensive Programming Aspect, to tutaj możemy zobaczyć, że dzięki tej metodzie intercept i parametrowi invocation mamy dostęp nie tylko do nazwy metody, ale także do parametrów. Ja akurat tutaj zbudowałam może nie najładniejszą metodę, jaka może być do programowania defensywnego, ale to jest znowu na potrzeby prezentacji, żeby wam pokazać, że jest to jednak możliwe. Akurat wrzuciłam dwie rzeczy do jednego worka, czego zwykle nie robię, ale wrzuciłam defensywne programowanie do jednego worka, nie dwie różne zupełnie odpowiedzialności. Więc w tym momencie, gdy przechodzimy przez wszystkie parametry, przez wszystkie argumenty, sprawdzamy, czy pierwszy nie jest nulem i jeżeli jest nulem, to wyrzucamy argument null exception. Jeżeli sobie zajrzymy do Dirty Redemption Service, to właśnie to się dzieje tutaj z naszym pierwszym parametrem. Jeżeli któryś z naszych parametrów jest intem, to sprawdzamy, żeby przypadkiem nie był mniejszy lub równy 0. Jeżeli jest mniejszy lub równy 0, znowu wyrzucamy argument exception i jak widać, to właśnie się dzieje w naszym Dirty Redemption Service. Ten aspekt może nie jest aż taki ciekawy, jak na przykład mój ulubiony Transaction Aspect. Jeżeli zajrzymy sobie do naszej metody Intercept w Transaction Aspect, to tu właśnie dzieje się naszych 5 linijek z naszego kodu produkcyjnego, a cała reszta, jeśli chodzi o transakcje, dzieje się właśnie w tym interceptorze. Kiedyś, gdy robiłam tę prezentację, ktoś mi zarzucił, że to wzięłaś ten brzydki kod po prostu z tego Redemption Service i wrzuciłaś ten brzydki kod do tej brzydkiej klasy transakcji. Czy dobrze to zrozumiałem? No właściwie tak. Niestety, bardzo trudno jest napisać ładny kod, jeżeli robimy wymagania niefunkcjonalne. Jest to bardzo, bardzo trudne. Zwykle mamy jakieś retrye, zwykle mamy jakieś while, zwykle mamy jednak jakieś wyjątki w środku i no przynajmniej ja nie umiem napisać tego ładnie, ale przynajmniej nie muszę tego pisać wszędzie w ten sposób. Jeżeli mam ileś serwisów, jeżeli mam trochę mojej logiki biznesowej, wszystko muszę objąć w transakcję, to wiecie co, no to wolę już mieć raz jeden ten beznadziejny kod napisany w moim jednym aspekcie, czy w jednej klasie, niż powtarzać go wszędzie. I
Tu jest moim zdaniem win. No dobra. To wracając do mojej prezentacji. Jeżeli budujecie aplikacje webowe, czy też jeżeli budowaliście kiedyś aplikacje webowe, czy teraz w MVC, czy wcześniej w WinForms'ach i używaliście na przykład HTTP module, no, to tak naprawdę jest coś, co opakowuje nasz request i dodaje jakiś kod do tego naszego requestu. I tak naprawdę jest to programowanie aspektowe. Dzieje się jakiś weaver gdzieś tam w tle, gdzie my, no może nie w tle, że to źle to ująłem, dzieje się samoczynnie dzięki jakiemuś toolowi i nie musimy się o to martwić, bo wiemy, że te dwa kody, to co wrzuciliśmy naszego HTTP modu i to co mamy w naszym requestie, jakoś się ze sobą powiąże. Tak samo jest w tym momencie, gdy używamy MVC, jeżeli używamy iAction Filter, no to jest kod, który będzie wrzucony przed i po wykonaniu naszej akcji naszego kontrolera. W przypadku Authorize Attribute no, mamy dokładnie zrealizowany aspekt autoryzacji. Jest to już zaimplementowany iAction Filter. No i jeżeli sobie przypomnicie wcześniejsze moje slajdy, no to akurat mamy tutaj autoryzację jako jeden z aspektów. I tak samo dzieje się to, jeżeli w ogóle robimy coś per request. Zwykle używamy jakichś metod. W tym momencie kontrolery mają nawet, nie kontrolery, kontenery. Mają nawet opcję, żeby wykonywać coś tylko per request. I tak naprawdę one opakowują naszą klasę i wrzucają nasz kod i nasz kod request, to co się dzieje w requestie i nasz kod, który wrzucamy do kontenera, czyli to co wrzucamy przed i po requestie, jakoś magicznie ze sobą zostaje powiązane. I taka moja mała rada, jeżeli używamy ORM-ów, to właśnie radzę robić to per request. Czy też otwieranie, zamykanie sesji w Unhibernate, czy Save Changes w Entity Framework, czy jakiekolwiek inne, inaczej nazwane te komendy, radzę to robić per request. Przynajmniej per request, jeżeli nie bliżej troszeczkę przy kodzie. Żeby tego nie robić przy każdym czytaniu i pisaniu do bazy danych, bo to troszeczkę jest bez sensu. Okej, okay. Spróbuję Wam teraz pokazać takie mniej banalne aspekty, ale na chwilkę jeszcze zostańmy przy prezentacji, to opowiem Wam o co chodzi. Próbowaliśmy się połączyć z jednym serwisem, z web serwisem. No i ten serwis, tak delikatnie mówiąc, był zawodny. Czyli tak mniej więcej raz na trzy razy, no może przesadzam, ale raz na ileś razy wyrzucał jakieś straszne krzaki. A raz na parę razy, gdy już się zdołaliśmy z nim połączyć, no to były jakieś błędne dane. I to powodowało, że nasz kod, jeżeli tylko musiał się połączyć z tymi zewnętrznymi usługami, miał takie jakieś while, ify, sprawdzanie, walidację na samym początku i dopiero gdy to przeszło, mogliśmy się tak naprawdę zająć właściwym programowaniem, zająć właściwą robotą, jeżeli chodzi o te nasze metody. No i pokażę Wam taką symulację tego, co się wtedy działo i co w związku z tym zrobiliśmy. Jeżeli sobie zajrzymy do naszych serwisów. Jak ja to nazywałam? O! I External Service Handler. My się w tym momencie nie będziemy łączyć do żadnej metody. Ja po prostu zrobiłam kod, który jest zawodny. Czyli
Mam External Service Simulator, który raz na 3 razy pokazuje nam, zwraca nam odpowiednią rzecz. W tym wypadku JSON-a, który zwraca nam cennik. Cennik za zwykłą grę to jest 10 euro, cennik za grę typu premium to jest 15 euro, czyli tak jak Wam pokazywałam w aplikacji. Raz na 3 razy zwraca coś, ale to są jakieś błędne dane, to nie jest nasz właściwy JSON. Raz na 3 razy wyrzuca wyjątek. No i teraz, jeżeli chcieliśmy się dobrać do tego serwisu, no to musieliśmy jakoś go użyć. No i teraz w jakich serwisach użyliśmy? Mamy tutaj serwis handler. Dobra. Jeżeli mamy Dirty Subscription Service, Boże, cóż ja mówię? Tak wyglądał nasz kod na początku. Próbujemy się dostać do naszego serwisu. Próbujemy dostać ceny. Tu może wystąpić wyjątek, bo jak pamiętamy, raz na 3 razy występuje wyjątek. Oto mamy try i catch. Ale jeżeli się nam to uda, dostajemy naszego JSON-a, więc musimy go sparsować. Jeżeli wszystko się uda, jeżeli zwrócony JSON jest właściwy, bo oczywiście raz na 3 razy możemy dostać jakieś złe dane, no to wszystko jest fajnie, w naszym return value mamy odpowiedni obiekt game prices, no i mamy succeed ustawione na true. Jeżeli succeed jest ustawiony na true, no to zwracamy nasz return value. No musicie przyznać, że nie jest to zbyt piękny kod. On wciąż zostanie niezbyt piękny, ale jeżeli sobie wyobrazimy, że ten nasz Service Simulator łączy się do kilku różnych usług i mamy go przez wiele klas naszego kodu użyty, to cały ten brzydki kod będzie powtórzony prawie wszędzie. No i teraz to, co zauważyliśmy, to że możemy tutaj rzeczy rozbić na 2 aspekty. Bo stwierdziliśmy, że w sumie mamy XXI wiek i nasz kod nie powinien wyglądać w ten sposób. Coś innego powinno sprawdzać, czy nie zostanie wyrzucony wyjątek i coś innego powinno sprawdzać, czy przypadkiem te dane, które dostaliśmy tutaj, są właściwe, czy nie. Jeżeli sobie zajrzymy do Service Parser, w przypadku takiego naszego pierwszego podejścia, najpierw braliśmy ten JSON tekst, próbowaliśmy go zwalidować. W tym wypadku walidacja jest dość prosta, no bo to jest prezentacja, ale ona może być bardzo skomplikowana. Jeżeli walidacja przeszła, szliśmy dalej i dostaliśmy nasz obiekt game prices. Jeżeli walidacja nie przeszła, zwracaliśmy null, stąd właśnie tutaj jest sprawdzanie tego warunku. No i znowu nas uderzyło, że znowu nasza klasa robi 2 rzeczy. Po pierwsze, powinna parsować, bo to jest parser, a nie walidować. Powinna dostać tekst, JSON tekst, jako właściwy obiekt, a walidacją się powinien zajmować jakiś walidator. No i stworzyliśmy 2 aspekty. Pierwszy jest dość prosty, bo to będzie po prostu validator aspekt, czy coś takiego. JSON Validator Aspect, który robi nic innego, tylko wykorzystuje nasze invocation, bierze argument, mamy metody walidacji w tym momencie tutaj i jeżeli walidacja przeszła pomyślnie, to po prostu uruchamia metody. Jeżeli nie przeszła pomyślnie, to zwraca nula. To jest mechanizm właśnie return value w przypadku Castle Windsor, żeby zwrócić nula.
No i jeżeli zajrzymy sobie do metody, przepraszam, Lin JSON Game Pricer, metoda już jest czystsza, robi tylko parsowanie i wstawia odpowiednie metody do Game Prices. Natomiast JSON Validator Aspect jest zarejestrowany jako typ i wrzucony do Clean JSON to Game Prices Parser. Czyli w tym momencie ta metoda zostaje otoczona odpowiednim aspektem. No ale powiedzmy, że to było łatwe i możemy to zrobić za pomocą jakiegoś tutaj pola. Walidacja nie jest jakaś taka szczególnie straszna w tym wypadku. Więc wróćmy do naszego brzydkiego kodu tego. No i stwierdziliśmy tak, to i tak się działo gdzieś tam w środku. To, co dzieje się tutaj, nie jest zbyt ładne. I stwierdziliśmy, że nasz kod powinien wyglądać zupełnie inaczej, a mianowicie tak. To jest ten sam kod, który uruchamia nasz symulator, dostajemy jakiś JSON tekst i parsujemy go i wracamy wartość. No ale ktoś powie, jak to? Przecież my musimy sprawdzać ten wyjątek, przecież musimy zwalidować, przecież musimy sprawdzić, czy ten parse nie zwróci nam nula. No tak, musimy. No i teraz jak to zrobić? No to jeżeli mamy Dirty External Service Handler, to pewnie tutaj jest jakiś aspekt. I tym aspektem będzie service aspect, tak nie wiedziałam jak to nazwać. Mamy cały ten nasz brzydki kod przeniesiony gdzieś indziej, użyty tylko raz. Możemy go użyć do jakiejkolwiek metody, która łączy się z jakimkolwiek serwis symulatorem. To nie musi być ten serwis, to może być jakiś inny serwis, to może być zupełnie coś innego. Natomiast mechanizm obsługi tego jest taki sam. No i dostajemy bardzo czysty, dwulinijkowy kod, bo tak nasz kod w XXI wieku powinien wyglądać. OK. Nie wiem, ile czasu mi zostało, chyba już niewiele, więc jeszcze wrócę na chwilę do mojej prezentacji. Gdzież jesteś? Opowiem wam o testowaniu aspektów. A właściwie opowiem wam o dwóch rzeczach, które trzeba wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o testowanie aspektów. Pierwsza rzecz to jest sprawdzenie, czy my rzeczywiście wstrzyknęliśmy te aspekty tam, gdzie trzeba. I to jest dość trudne, jeśli chodzi o użycie kontenerów. Bo tak naprawdę musielibyśmy sprawdzić, czy my rzeczywiście zarejestrowaliśmy te aspekty w kontenerze. Jakoś nie widzę tutaj jakichś takich łatwych i przyjemnych sposobów na testowanie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę narzędzia takie jak PostShep albo FoddyWeaver, takie, które używają atrybutów do metod, to troszeczkę nam ułatwia sprawę, bo wtedy możemy sprawdzić, czy dana metoda została objęta atrybutem. To już jest do przetestowania, to można zrobić. Co więcej, takie podejście pokazuje nam, właściwie pomaga nam w tym, by osoba, która pracuje nad daną metodą, zdawała sobie sprawę, że jednak ta metoda została objęta aspektem. I ja pamiętam taką sytuację, gdy programowaliśmy na Windows Phone i objęliśmy aspektem metody onPropertyChange, a to było objęte aspektem jakby globalnie, czyli jakakolwiek klasa napisana przez nas
była objęta tym aspektem, jeśli były to jakieś property publiczne. I po prostu bez przerwy o tym zapominaliśmy, dlatego że tam nie było atrybutu użytego, ponieważ on był gdzieś użyty tajnie w kodzie i po prostu bez przerwy, mimo że wiedzieliśmy o tym, to bez przerwy o tym zapominaliśmy. Więc aspekty mogą powodować takie trochę zamieszanie, jeżeli są robione, no tak w cudzysłowie mówię, tajnie. W przypadku naszego Global Assets w aplikacji webowej, no po prostu ktoś to wziął, zrobił i wcale nie musimy o tym wiedzieć, wcale nie musimy sobie zdawać z tego sprawy, chyba że przejdziemy przez ten Global Assets i sobie zaczniemy z tą sprawę zdawać. No, innym wyjściem scenerów są, nie wiem, komentarze, których nie cierpię, no albo po prostu świadome programowanie, no. Po prostu sprawdzanie, gdzie została użyta ta klasa i zaglądnięcie jednak do tego Global Assets i sprawdzenie, a tutaj, no i widzę, że jednak interceptor został rzucony. No i druga sprawa to jest, jak testować to, co naprawdę ten nasz aspekt robi. No i tutaj pojawia się problem, jeżeli sobie zajrzymy znowu do naszego kodu, no powiedzmy, że mamy ten nasz aspekt logowania, to, no to oczywiście możemy jakoś strzyknąć tutaj sobie mocha do logging service i sprawdzić, czy te logi rzeczywiście tam się dzieją. Natomiast problemem staje się, jak przekazać ten obiekt iInvocation. No i albo możemy po prostu go zmokować, wrzucić method name i to, co się tam dzieje, proceed, jako coś pustego i tylko sprawdzić, czy to zostało wywołane, nie wiem, za pomocą jakiegoś verify czy coś takiego. Albo możemy, nie wiem, spróbować zaimplementować jakoś to iInvocation na potrzeby testów. No tak naprawdę w wypadku kontenerów to jest sprawa tego, jak obsłużymy iInvocation. W przypadku postkompilowalnych rzeczy, takich jak PostSharp, naprawdę nie wiem. Jest to bardzo trudne, bo wszystko dzieje się w fazie kompilacji, więc testowanie, możemy przetestować oczywiście nasz aspekt, tak samo, bo to jest jakaś klasa, no, mogę nawet wam pokazać taką klasę aspekt, nie wiem, czy nie będzie cache aspekt, to jest zwykła klasa i tak samo możemy się zastanowić, jak tutaj zmokować to method execution args i możemy sprawdzić, czy to robi to, co powinno robić. Natomiast nie do końca to polecam. Zresztą tak samo jak w przypadku interceptorów. Bo to, czy aspekt będzie działał, zwykle obchodzi nas w kontekście danej metody. Więc radzę testować raczej efekty działania aspektów dla danej metody, czyli tak naprawdę unit of work, bardziej niż samą klasę aspektów i to, co aspekt robi. No, to jeśli chodzi o moją prezentację, to ja dziękuję bardzo i to tyle. Okej, to dziękujemy ci, Basiu, za tą prezentację. Jeśli chodzi o pytania, to zrobimy je w jakiś sposób offline'owo. Jeszcze do końca nie wiemy jak, ale to już poinformujemy was po opublikowaniu tego linka na wszystkich naszych kanałach. Także dziękujemy za oglądanie nas.